Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SafeMod i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z tierów 5. Tym razem będzie to Ice Monkey, czyli mobka, którą też mnie bardzo często dopytujecie, żebym ją wytłumaczył tutaj, o co z nią kaman. Więc chodźmy po kolei. Górna ścieżka jest, no właśnie, powiem wam szczerze, że ta małpka jest dla mnie największą tutaj, taką wiecie, niby fajna, niby okej, a ma kilka dylematów. Moja ścieżka ulubiona to jest dolna. Górna ścieżka daje wam lepszą możliwość rozwalania i daje wam dodatkowe tak jakby rozpryski, ale górna ścieżka wymaga od was, żeby w otoczeniu były jeszcze inne małpki. Ona sama z siebie nie jest silna, jak ma jeszcze kogoś obok, to wtedy ona staje się mocarna, ale tylko wtedy, jeśli ktoś obok niej się znajduje, jakaś inna małpka, która bije Frozen Balloon. Dolna ścieżka natomiast to jest stricte spowalnianie, czyli jak najczęściej, żeby tego free zadawać, jak najczęściej, żeby on tutaj był, prawda? I głównie to chodzi o to. Tak samo tu macie skilla, który zamraża wszystkich, którzy są w zasięgu mapy. Dolna ścieżka natomiast może sobie iść już samopas, sama dla siebie, nie musi mieć nikogo tutaj do wsparcia, ona sama sobie bardzo dobrze radzi, nawet żadna małpka w jej otoczeniu nie musi się znajdować, tak jak w przypadku ścieżki górnej. Górna ścieżka wymaga, żeby ktoś był jeszcze koło niej, kto bije te Frozen Balloon, dolna natomiast całkowicie ma to gdzieś, ona sama jest jakby samą wystarczalną małpką do walki. Przejdźmy po kolei przez wszystkie tutaj nasze ścieżki. Standardowo omawiam wszystkie ścieżki na jednym odcinku, będzie on trwał może troszkę dłużej, a mam nadzieję, że się jakoś tutaj wyrobimy. Jak działa nasza małpka? Najprościej mówiąc, zamraża, może to zły przykład dałem, zamraża i jednocześnie niszczy. W Bloons Tower Defense 5 kojarzę, że małpka zamrażająca tylko zamrażała. Któryś tam upgrade dawał możliwość dopiero bicia. Tutaj domyślnie małpka już zadaje damage i rozwala jedną warstwę w swoim zasięgu. I jest to mocne, trzeba to przyznać, że jest to naprawdę mocne. Jak widzicie, puściłem tutaj setkę niebieskich i przeszło tam może połowa przeszła, więc jak najbardziej fajnie ona sobie tutaj radzi. Co mamy dalej? Pierwszy nasz tutaj upgrade jest to permanentnie, że po wyjściu każdy balonik będzie już spowolniony i to jest naprawdę perma, czyli zawsze tak jest. To właśnie sobie teraz szybkość baloników czerwonych. One tak lecą w takiej szybkości. Puśćmy sobie niebieskie. Z niebieskich wyjdą na właśnie takie pojedyncze. O, widzicie? Tutaj. To są małki, to są baloniki, które wyszły z tych naszych upgrade'ów. Tak idą normalnie niebieskie, a patrzcie tutaj, przez całą długość te niebieskie idą tak strasznie wolno, tak samo czerwone. Przez całą długość, nieważne jaka to jest długość mapy, one już zawsze będą szły wolniej. To jest dobre, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i daje tutaj sporo do myślenia, że ta małpka naprawdę tutaj może sporo działać. Tylko, że nie jedna, a przynajmniej z cztery w tym przypadku. Byłoby tu fajnym rozwiązaniem. Kolejno zauważmy, że małpka nie bije pancerza. Więc jak się domyślacie, ten upgrade'ik Metal Freeze daje wam możliwość bicia lidówek. Lidówek, ale nie Frozen. Czy Frozen też? Ten. Nie, tylko lidówek. Can froze and pop. Pop, czyli rozwalić. Lid balloons. Czyli właśnie w tym momencie jesteśmy w stanie już zamrozić baloniki pancerne. I jeszcze uwaga malutka, bo tego zapomniałem powiedzieć na początku. Baloniki typu zeberka, typu białe, nie są zamrażane. To są dwa typy balonów odporne na zamrażanie i to też ważne, żebyście wiedzieli, gdyż z tego lecą dwie zebry, czyli z Rainbowa lecą zawsze dwie zebry. Tutaj chyba nie istnieją tamte, nie. Któregoś lecą jeszcze te, chyba z zeberek może te lecą, te białe baloniki, nie pamiętam już. Ale wiem, że na pewno, że z Rainbow lecą zeberki, tak samo z ceramików leci Rainbow i później znowu zeberka. Więc i ceramików sobie nie rozwalicie taką małpką żadną, nawet gdybyście mieli tutaj ich 200, ani Rainbow, bo z tego wszystko wychodzą zebry. I to musicie raz wiedzieć na początek, że tak to jest. Przepraszam, aktualizacja sterowników, jak sobie się przydała. I teraz tak o, pierwszy upgrade, który wymaga obecności innej małpki, to jest ten. Ice Shards.
powoduje on, że zamrożony balun po wyjściu z po uderzeniu przez inną małpkę jest automatycznie jakby uwolniony z tego zamrożenia i podczas tego uwolnienia strzela trzy kolce wokół siebie. Już pokazuję wam, o co tutaj chodzi. Żeby to wam pokazać, postawimy tutaj bumeranga, którego musimy dać pod rozwalanie Pop Frozen. I to musicie mieć, żeby on te baloniki zamrożone mógł faktycznie niszczyć. I puścimy sobie dla przykładu czarnego. No dobra, zły przykład. Ale, o, było to widać, ale może nie do końca. Zobaczmy to jeszcze raz. Widzicie, tutaj jest zamrożony. Tutaj widzicie, ten będzie zamrożony. Nie, czekajcie, muszę tego ustawić, bo to jest ciężko przyuważyć. Dajemy tu i szybkie rzucanie. No, upuśćmy takiego. Czuwacie się, co się stanie, jak on zostanie zamrożony? Widzieliście takie kolce, które leciały? Jeszcze raz to wam puszczę, w kilku tych. Przypatrzcie się podczas jego rozmrożenia, co się dzieje. Kolce lecą na wszystkie strony i to właśnie jest ten efekt, o którym wam mówiłem. Że podczas jego wyjścia wyszczeliwane są kolce. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy to jest mocne. Ja podczas testu, jak próbowałem to wywołać, to naprawdę jest to ciężko wywołać nawet. Bo balony, bo one się interesują czymś innym, ale widzicie, tutaj... O, to nawet, nie, to było nawet fajnie widać. Bo tutaj jak on wyszedł z tego zamrożenia... Ej, tutaj... Rozwalił wszystko na raz. Wszystkie warstwy poszły na raz. I to było faktycznie mocne wtedy. Lećmy dalej. Teraz mamy tu jakby większy damage. Będziemy zadawali. To też muszę wam pokazać na konkretnym przykładzie. To nie wiem, czy to jest proces wyjścia jest, czy też nie. Puśćmy tutaj jednego. Rozwalamy tutaj po warstwie. Bo widzicie, z tego różowego dostaliśmy od razu balonik żółty. Tu dostaliśmy od razu zielony. Czyli rozwalamy po dwie warstwy. To oznacza ten upgrade. Rozwalamy po dwie warstwy. I tutaj też jest, że większy damage with frozen dla zamrożonych. I to też sugeruje, że nowy, jak tutaj jest inna małpka, to zadajemy większy damage. Powiem wam, że ta małpka jest dla mnie największą zagadką, zawsze ta Ice. Ja jej mało kiedy używam, nie ukrywam. I przez to wszystko właśnie są takie tutaj dylematy zawsze z nią. Jest zamrożone. I podczas wyjścia z tego zamrożenia damage poleciał mocno. Widzicie, rozwaliło wszystkich na raz. Na raz. Takie małe combo. No oczywiście to jest może duże combo bez tym. No ale jednak. I osobiście wam powiem, że nie rozumiem tego upgrade'u. Jeśli ktoś z was by opisał mi w komentarzu, byłoby super. Tutaj mamy, że dostaje większy damage. Większy damage, to ja po prostu rozumiem, że jak puszczę tego, to cała warstwa jest zniszczona. Okej, to jest oczywiście jasne. Jak najbardziej. Puszczenie tego też zniszczone na raz? Nie. Czyli 6 warstw trzeba liczyć. Nie raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 warstw zniszczonych jest na jeden cios. I to jest dla mnie super ekstra jasne. Ale tutaj dodatkowo macie jeszcze informację, że jednocześnie z Moabami, Moab Class. No dobra, myślę sobie, spoko. Czyli w takim razie rozumiem, puszczę Moaba, zobaczę cokolwiek, prawda? Zobaczę jakąkolwiek różnicę. Ale nie, Moab nawet nie ma niszczone jednej warstwy. 3 ciosy poszły, może to jest mało faktycznie. Dajmy mu tutaj speeda. Puśćmy jeszcze innego Moaba. No właśnie, no właśnie. Dlatego tu mam największy problem odnośnie tego upgrade'u. Jak go rozumieć? Jak go rozumiem, czy on w ogóle jest sensowny na Moaby? Według mnie nie. On jest stricte pod balony. No ale... Narysowany jest sterowiec jakby. No to tak... No właśnie. Niby jest sterowiec, a tak naprawdę to z tego sterowca nic nie ma. To jest pod baloniki, czyli 5 warstw rozwalacie jednocześnie. Koszt takiego upgrade'u jest 25 tysięcy. Porównując do wszystkich innych jest prawie, że podobny, więc według mnie nie jest on wart swojej ceny. Zdecydowanie nie jest wart swojej ceny. Lepsze są już inne upgrade'y. A, z czym łączyć? Tutaj łączycie... W większości z tym będziecie łączyć, bo tutaj jest większy speed. Speed i rozwalanie dwóch warstw. Nie, że po wyjściu jakby z zamrożenia jeszcze warstwa jeszcze się trzyma to zamrożenie. Czekajcie, żeby wam to zademonstrować. Potrzebuję znowu naszego tutaj boomeranga. I mieć nadzieję, że utrzyma się ten
Freeze troszeczkę dłużej. No właśnie, ale po wyjściu on całkowicie się niszczy, więc też... Może to nie jest pod to, to nie jest pod to akurat. Nie pod ten upgrade, bo ten upgrade wszystko niszczy, ale akurat ten drugi jest pod zwykły. Czyli tak o, tutaj macie. Pierwszy to jest większy speed i zamrożenie trwa dłużej. Drugi, że jeśli nasz bumerang rozwali naszego tutaj balona, to jeszcze on będzie ciągle jako zamrożony. Już wam pokazuję. Znowu, na przykładzie... Jeszcze raz, żebyście widzieli, o co chodzi, pokażę wam to jeszcze w drugiej wersji. Zamrożony, zielony zamrożony, bo widzieliście to? Że poleciał zamrożony balon, ten, i został uderzony przez bumeranga, nie jeszcze przez Ice Monkey, i dalej był zamrożony. Dla porównania, bez tego upgrade'u, puszczamy znowu, czyli uderzenie wychodzi z zamrożenia. Czyli po uderzeniu wychodzi z zamrożenia, z tym upgrade'em po uderzeniu ciągle jeszcze jedna warstwa jest zamrożona. Arctic Wind, czyli arktyczny wiatr. Jest to aura powodująca tutaj wokoło, która spowalnia wszystkich, którzy przechodzą przez to i jednocześnie szybciej zamraża jednocześnie. Więc bardzo fajna, jak najbardziej. Praktycznie cały czas baloniki są tutaj pozamrażane. Wygląda to ciekawie. Tutaj głównie chodzi o to, że idą one wolniej. Że wchodzą w tą warstwę, wszystkie zwalniają, bo ten tik odnośnie zamrożenia jest ciągle taki sam. Ale wchodząc w to, widzicie, wszyscy zwalniają. I teraz znowu, to już jest troszkę kosztowny upgrade, on kosztuje 5500 i on daje wam po prostu spowolnienie. Danie z tym upgrade'em, prawda, czyli z górną ścieżką, to spowalniacie, tutaj wychodzą, ale niby te, które wyjdą jeszcze z zamrożenia, też są o wiele słabsze. Widzicie, one też są spowolnione. No, drogi upgrade, to musicie przyznać, że upgrade ten jest naprawdę drogi, ten piąty, ten trzeci tier, spowalnia wam wszystkich, ale sam tik zamrażający jest ciągle taki sam. Według mnie, nie wart, nie wart. Budowałem go często, ale od kiedy poznałem dolną ścieżkę, to odpada. Usuńmy go w takim razie i pokażmy dalej. Śnieżyca, po prostu śnieżyca. Teraz potrzebuję sobie chwilkę przyspieszyć, żeby tutaj naładować skilla i już wam pokazuję, o co chodzi. Śnieżyca jest to najprościej mówiąc... Ojojku, czekajcie. Zamrożenie wszystkich w okolicy. I tutaj trzeba wziąć jedno pod uwagę. Puszczam razu te, które są odporne. I puszczam skilla. Zamrażamy również te, które są odporne. Z jednym ale. Do tego już nie zdążyłem wam tego pokazać. Jeszcze raz wam pokażę, z jakim ale to trzeba jeszcze tutaj powiedzieć od razu. Dobra, puśćmy teraz. Puścimy tylko i wyłącznie te. I puśćmy jeszcze te. Okej. Okay. I strzelmy śnieżycę. Widzicie, że wszystkie te balony jakby dostały damage. Oprócz tego, że je zamroziłem globalnie, to każdy balon dostał taki damage, jakby stał obok niego właśnie, jakby stała obok niego taka właśnie nasza małpka, która może zamrażać. Teraz tak o, czy każdy na pewno dostaje taki damage? Nie. Z wyjątkiem stanowią małpki, które są odporne. Znaczy baloniki, które są odporne. Nie wiem, czemu ciągle to mylę z małpkami. Czyli baloniki odporne przy użyciu skilla nie dostają żadnego damage'a, są zatrzymane, ale skilla nie otrzymują. Co jeszcze trzeba powiedzieć odnośnie tego skilla? Jeśli weźmiemy sobie z góry, że każda, która wyjdzie z tego, jest spowolniona, i znowu puścimy tego troszeczkę i zamrozimy. Po wyjściu są one spowolnione. To najprościej widać teraz. Widzicie, jaka jest szybkość normalnych zeberek? Teraz jest ona o wiele wolniejsza. Więc skill bardzo fajnie stakuje się z górną ścieżką, gdyż daje wam tą możliwość zmniejszenia tej prędkości na całej mapie. I to jest bardzo, bardzo przyjemne. Następnie Moab. Moab również jest spowalniany i również po wyjściu z tego spowolnienia, z tego zatrzymania jest on spowolniony. Widzicie, leciał teraz wolniej, normalnie leciał on w takiej oto prędkości. Więc na Moaby to jak najbardziej też działa. Jak to wygląda z poziomu BFB i z poziomu Zonga? Nie zdziwię was, jak powiem, że na Bada to nie działa, na Bada żadne skilly nie działają. I jeszcze puśćmy tego. Czarny sterowiec. Zamrozimy, każdy jest spowolniony i lekko spowolniony. Każdy jest zamrożony.
tak naprawdę on jest tylko i wyłącznie jakby spowolniony mocniej, a teraz jest spowolniony mniej. Ale jest ten spadek na prędkości w stosunku do tego, co było przedtem. Więc to działa. Czyli to działa Wam na wszystkie tutaj rodzaje. Piąty tier. Piąty tier, absolutne zero. Zróbmy znowu bardzo podobny test. Puścimy wszystkie takie baloniki podstawowe i puścimy skilla. Tym razem te balony, które były odporne na zamrożenie, dostały damage. Zeberki zmieniły się na białe, chyba z tego co kojarzę, z tego co widzę nawet. Chyba, że to po prostu zebry się zmieniły na białe. Nie, rainbow zmieniły się na białe. A zebry? Czekajcie, zebra zamienia się na jednego białego i jednego czarnego. Dobra, już teraz przynajmniej widzę wprost co to jest. I te białe również są zatrzymywane, więc ze skillem, znaczy z piątym tierem to już ma sens. Widzicie? Ten biały też został tutaj zatrzymany i rozwalony jednocześnie. Więc to już jest mocne. Ale to jest dopiero, ale to jest już piąty tier, więc to już wymaga, żeby było mocne. Jak to wygląda w przypadku sterowców? Puszczamy sterowce. Skill. Są one spowolnione. I tak naprawdę to tyle. Efekt identyczny jak w przypadku tieru czwartego. Większej różnicy tutaj nie mamy. Są spowolnione, wyjdą, są bardziej spowolnione, są, to wolniej lecą i tak naprawdę tutaj spoko, fajnie, prawda? Ja mówię, ja z fanem skilli nigdy nie byłem, nigdy chyba nie zostanę. Teraz ścieżka według mnie najsensowniejsza. To jest ścieżka dolna. Aha, z czym go łączyć? Oczywiście z górą. Bo górny daje wam to właśnie perma. Chyba, że tego nie chcecie, to wtedy large, duży zasięg też ma oczywiście sens, czyli większy zasięg. Znacząco większy zasięg. I możliwość zamrożenia już zamrożonych. I to jest to, co właśnie wam mówiłem, że ta małpka jest niezależna. Ona może być sama. Wszystkie poprzednie dwie ścieżki wymagają, żeby ktoś był obok, bo one nie zadają damage'a już zamrożonym małpkom. Nie, po prostu one nie istnieją dla nich. Ta ścieżka sama już potrafi robić damage. Tutaj oczywiście nie rozwali tego, to jest chyba oczywiste, ale w przypadku tego jest w stanie uderzać nawet gdy on już nawet gdy on już jest zamrożony. Tylko oczywiście jedna to za mało, prawda? Jedna małpka zamrożona to jest za mało. Sensowny już zaczyna się robić, sensowna ona się robi już w tym miejscu, czyli z kanonem. To trzeba powiedzieć, kanon daje olbrzymi zasięg. Przepraszam was, ale coś mi gardło zaczęło trzeszczeć. Zasięg naprawdę on jest poważny i ta małpka już spokojnie sobie tutaj sama radzi. Widzicie, zresztą puściłem tego bez problemu. Na tego potrzebuję górny tutaj upgrade'ik. Ale też bez większego problemu sobie radzi. Puszczając tego również, no z ceramiką sobie nie poradzi. Z prostego powodu, bo ceramika później przychodzi w zeberkę, a zeberkę ona nie rozwali. Więc tutaj no niestety jest problem z tym. Ale puszczając jej setkę czarnych, może nie rozwali ich, ale na pewno sporo ich uszkodzi. Ale czy koniecznie nie może ich rozwalić? Może je rozwalić. Patrzcie tak samo jeszcze na cenę. To kosztowało tylko 1700, kolejny rzut kosztuje również 1700, a ten upgrade już daje wam wow, sporo. Każdy balonik, który jest zamrożony, dodatkowo ma jeszcze kolce, które biją każdy inny balon, który w te kolce wchodzi. To jest tak jakby po prostu położyć kolce na ziemi. I to jest mocarne. Widzicie? On strzela kolce i wszystkie obok się niszczą. Nie wiem, czy pamiętacie, poprzednio czarne nam przeszły, teraz zatrzymaliśmy wszystkie czarne balony, setkę ich. I to już mówi samo za siebie, jeszcze to już jest mocne. W przypadku tych, oczywiście jest to z tą górną ścieżką, również sobie bardzo fajnie radzimy. To już jest naprawdę mocne. Jest to szybkie, fajne, mocne. Ale najmocniejszy jest ostatni. To jest po prostu mocarz. Zasięg jest podobny, ale mamy wielki damage do Moabów. I to nie jest wcale gołosłowne. Puśćmy sobie zwykłego Moaba. Był, zniknął. Po prostu wyparował.
co najważniejsze, bijemy również. Nie, nie bijemy, przepraszam bardzo. Zamrażamy również zeberki i białe, ale nie jesteśmy w stanie je rozwalić. To oni tak mogliby sobie teraz przez cały dzień się bawić. Nie rozwalimy ich. Kolce chyba mogą je rozwalić. Z tego co pamiętam, to mogą one wejść na kolce nam. I to jest jedyny sposób na rozwalenie ich. Żeby one same się jakby zabiły o kolce. Widzicie? Jak chciały wejść na kolce, to faktycznie zaczęły powoli padać. Ale to jest jedyny sposób. Jedyny sposób to jest wejście na kolce. I to od razu mówię, że to jest jedyny sposób na ich rozwalenie. Żeby one się same zniszczyły wręcz. Dobra, puściłem specjalnie jeszcze raz, żeby mieć tak jakby, żeby mniejszy damage był troszeczkę. No i teraz się już udało. Ale tylko dlatego, bo były one w skupisku i same się o siebie rozwalały. No to mówię. Nie zmienia to faktu, że zeberek nie rozwalimy jako zeberek. Chyba, tak? A tutaj poszło. Czemu przedtem to nie zadziałało? Czekajcie, puśćmy jeszcze raz. O, widzicie? To jest jakiś błąd chyba. Z górnym upgrade'em nie jesteśmy w stanie rozwalić zeberek. A bez górnego... No spokojnie, bez żadnego problemu one poszły. To jest ciekawe. Napiszcie mi, czy wiecie, o co tutaj chodzi. A czy tego też widzimy? Nie, tego nie widzimy, widzicie? Faktycznie lidówek ciągle nie widzimy. No ale to nie o to chodzi. BFB. Kolejny teścik. Czy on sobie poradzi z BFB? Chyba widać. Chyba widać, jak to wygląda. BFB bez większego problemu sobie tutaj on radzi. Sam rozwala wszystko. Nie, to wiecie co, w takim razie górny upgrade jest bez sensu. On jakieś błędy ma chyba. Więc nie polecam wam górnego łączyć z dolną ścieżką. Idźcie tutaj w speeda. To jest speed i to jest zamrożenie na dwie warstwy. Teraz powiem, by to jeszcze lepiej to powinno wyglądać, no jeszcze BFB. Pokażę tutaj oczywiście nasz drogi przyjacielu. Jest szybszy, widzicie, to zresztą już widać, że to jest o wiele większa szybkość. Przeszli, no ale... No dobra, przeszli. To jest ważne. Szkoda. Ale BFB rozwalone. A Zong? Jak z Zongiem będzie w takim razie? Czy Zonga również rozwalimy naszym Ice Monkey? I tu już po prostu też macie wszystko wyjaśnione. Warstwy lecą, dwie warstwy poszły, teraz później trzecia, czwarta i rozwalony. Czwarta? Czy jest pięć warstw? Cztery warstwy są. Ze sterowcami on sobie radzi, jak najbardziej. Balony oczywiście przejdą. No sterowce też przeszły niestety. Albo jest close ustawiony. On chyba w domyślnie ma chyba close, dlatego tak to jest. Teraz tak o. Nie widzi kamo. To też oczywiście warto powiedzieć, że on nie widzi w ogóle kamo. Że z tym sobie on nie poradzi. Ale... Jeśli damy mu widoczność kamo, postawimy tutaj po prostu specjalnie budyneczek i widoczność kamo mu damy i puścimy czarne sterowce, również on ich nie rozwali. I tak naprawdę tutaj trudno mi jest wam wytłumaczyć dlaczego. Czarny sterowiec, czarny balon on rozwala. A już wiem czemu, kurczę jest inny. Wiem czemu on tego nie chce rozwalić. Temu właśnie. Nie bije pancerza. Nie bił pancerza. Puśćmy jeszcze jednego. Okej. Okay. A puśćmy ich dużo. No dobra. Z dużo rzeczy sobie nie poradzi. Ale i tak czy siak według mnie jest on wart swojej ceny. To jest nieliczna z tych małpek, z tych właśnie Ice Monkey, z tych ścieżek, które z chęcią bym zawsze budował. Tylko, że ona jest droga. 25 tysięcy to jest dużo. Ale już nawet ten sam tier jest mocny. Pokażę wam tutaj, jak on wygląda na mapie, znaczy na rundzie, którą wy dobrze znacie. I na pewno cenicie tą rundę. Pójdziemy w upgrade 024, to jest ostatni już test, jak wam tutaj pokażę. Runda numer 63. Chyba ją dobrze kojarzycie, prawda? No dobra. Test się nie udał. Czekajcie. Jeszcze raz ten test wykonamy, ale z tym właśnie, z tym chciałem go wykonać. Runda 63. Ona tak naprawdę pokazuje mniej więcej, co to potrafi. Tylko, że mówię.
ta małpka ma ten jeden minus, że ona nie jest w stanie rozwalać pancerza sama z siebie. Ale i tak czy siak, według mnie jej damage jest w porządku. Ta małpka jest mocna, więc jeśli ktoś z was chce mieć małpkę w miarę tanią, bo ona jest w miarę tania, żeby mu tutaj dużo pomogła, to jak najbardziej Ice Monkey jest taką małpką. No może 63 tier nie był aż taki fajny do pokazywania, no ale jednak, według mnie warto tą mapkę sobie tutaj zainwestować. Ale najbardziej mnie ciekawi, czemu ona na górnym tierze i w ten sposób radzi sobie z tymi fajnie, ale jednak ma straszne problemy odnośnie... No widzicie, teraz o wiele lepiej nam idzie nawet. Ale jednak ona nie rozwala zeberek. Znaczy nie, nie jest zeberek. Zeberek na piątym tierze. Nie, to widzicie? Wow! Nawet poproszę nam lepiej ten test, niżeli przedtem. Odnośnie 63 rundy. Chyba poszło nam o wiele lepiej teraz już, mam wrażenie. Że więcej tego zatrzymaliśmy. Dobra, na tyle. To by było już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że to wam się spodobało. Napiszcie mi oczywiście w komentarzu, jakie popełniłem błędy przy moich tutaj testach. Co jeszcze warto wiedzieć odnośnie Ice Monkey? Według mnie jest ona naprawdę mocna i to w tym właśnie czwartym od dołu, czyli 004. I teraz właśnie, z czym to łączyć? Z jednej strony rozwalanie tego metal jest dobre, jak teraz widzicie, jest dobre. Z drugiej strony tam macie speeda. Przy piątym tierze bardziej środkowa ścieżka wam się przyda. Przy czwartym, teraz przetestowaliśmy, bardziej górna ścieżka. I tak naprawdę tu musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście w stanie kupić to w miarę szybko, żeby nie inwestować w pierwsza, w górny albo środkowy, górną albo środkową ścieżkę. Bo przy tym jest jakiś błąd. Zdecydowanie jest jakiś błąd, że zeberek nie rozwalamy. Gdyż w środkowej już jesteśmy w stanie, tutaj nie ma nic takiego, bo to jest tylko fast speed i jest trzymanie przez dwie warstwy, więc tutaj nie ma nic, co by mówiło o zeberkach, żebyście mogli je rozwalać, więc nie wiem, chyba że ja jestem ślepy i tego nie widzę. Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o skomentowaniu, zlajkowaniu, jeśli macie taką ochotę, zapraszam do subskrypcji, nowe osoby. Osoby, które już mnie oglądają od jakiegoś czasu, sprawdźcie, czy na pewno tego słupka jeszcze macie i dorzućcie dzwoneczka jak najbardziej. Dzięki i do kolejnego materiału. Na razie, hej, pa!